Od meczu z Ruchem Chorzów widać, że zespół załapał, o co chodzi tak naprawdę. Odbyliśmy mocną rozmowę, ponieważ dwa pierwsze mecze w rundzie finałowej były bardzo słabe w naszym wykonaniu. Groziło to spadkiem, ale wzięliśmy się za można powiedzieć, za pyski, no i udało się wyciągnąć ten zespół. No ale teraz już trzeba patrzeć na nowy sezon. Wielu zawodników odchodzi, więc tym, co odchodzą, mogę tylko podziękować, że byli w naszej ekipie. Trzymaliśmy się razem, nawet jeżeli nie było wyników, ale tworzyliśmy jeden zgrany zespół i to w końcówce pokazaliśmy, obojętnie kto, czy to wszedł Peter Grajcar, czy dzisiaj też Zielek, zagrali na bardzo dobrym poziomie i naprawdę dziękuję im za to, że byli z nami i mam nadzieję, że teraz jak przyjdą nowi zawodnicy, dalej będzie taka mocna ekipa i zrobimy coś więcej niż tylko walka o utrzymanie. Radość jest umiarkowana, bo wynik jest umiarkowany. Nie jestem przyzwyczajony, że Śląsk-Wrocław jest tak nisko w tabeli. Podpisałem teraz, można powiedzieć, nowy kontrakt, który wchodzi w życie w lipcu i mam nadzieję, że od tego momentu będziemy w górnej połówce tabeli. Bo Wrocław zasługuje na silny zespół, na dobrych zawodników, na wiele kibiców na stadionie, na Maślicach. I mam nadzieję, że to wszystko zostanie zrobione. Ja na pewno wszystko, co mam, poświęcę dla Śląska, ponieważ jestem tutaj już tyle lat i nie wyobrażam sobie, żebyśmy w kolejnym sezonie grali tylko utrzymanie.